Czwarte przykazanie. O tym, że Bóg chce dobra dla wszystkich ludzi i zwierząt, świadczy przykazanie o dniu odpoczynku. Przeczytam teraz czwarte przykazanie z drugiej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 20, w wierszach od 8 do 11. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Będziesz pracował przez 6 dni i wykonywał wszystkie swoje prace. Ale 7 dzień jest szabatem dla Pana, Twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w Twoim domu. Gdyż w ciągu 6 dni Bóg uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Ale 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i go poświęcił. W ciągu 6 dni Bóg stworzył dla ludzi i zwierząt świat, którego porządek ma dawać i podtrzymywać życie. Zaś wyrazem jego przyjaznego nastawienia do życia jest ustanowienie 7 dnia spokoju i odpoczynku dla wszelkiego stworzenia. Wolność od pracy podkreśla godność i wartość wszystkich ludzi, niewolników i obcych. Nawet dobytek ma prawo odpocząć po męczącej pracy. Bóg ma być czczony między innymi porządkiem pracy. Wszyscy powinni mieć udział w odpoczynku ze względu na wyswobodzenie Izraela z niewolniczej, bezwzględnej pracy w Egipcie. Istotą odpoczynku jest wytchnienie od pracy, od wykonywania tych samych, powtarzających się czynności skoncentrowanych raczej na mieć niż być. Zaś drugim powodem ustanowienia dnia odpoczynku jest fakt, że Bóg po 6 dniach pracy twórczej 7 dnia sam również odpoczął. Nie oznacza to oczywiście, że Bóg się zmęczył tworzeniem świata. Pokazuje jedynie, że ważny dla Niego jest czas przeznaczony na obejrzenie swego dzieła w spokoju i z dystansu. Takiego spojrzenia z dystansu na dzieło własnych rąk potrzeba każdemu człowiekowi w tygodniowym rozkładzie pracy. Wydaje się, że trzecie przykazanie niejako nakazuje nam miły odpoczynek, lecz warto pamiętać, że pozostaje ono wciąż jednym z 10 przykazań, a to oznacza, że czegoś od człowieka oczekuje i wymaga. Owszem, Bóg darowuje mu dzień wolny, lecz mówi równocześnie, jak spędzić ten wolny dzień. A to już tak oczywiste nie jest. Każdy nakaz dany człowiekowi wywołuje opór i reakcję obronną. Czy więc niedziela jest świętem wolności, czy też dniem, w którym nie wszystko można czynić, jeśli już w ogóle coś trzeba czynić? Czy jest to dzień dyscypliny, skupienia, w którym człowiek ubiera odświętne ubranie i musi zachowywać się inaczej niż na co dzień? Żydzi w czasach Jezusa posiadali wiele przepisów określających sposób spędzania szabatu. Co można robić, a czego czynić nie wolno. Wszystko było uregulowane. Jezus jednakże wzbraniał się przed takim traktowaniem szabatu. Wciąż mu wypominano łamanie przepisów szabatowych, a on im odpowiadał: przecież to Bóg uczynił szabat dla człowieka,
a nie człowieka dla szabatu, by ten za wszelką cenę wypełniał przepisy. Pamiętaj o dniu odpoczynku, rzekł Bóg. Lecz ludzie najwyraźniej chcieli to przykazanie udoskonalić i tak powoli stał się on dniem nakazu wywołującego lęk. Czy zakaz pracy oznacza, że w ten dzień nie wolno nic robić? Myślę, że nie chodzi tylko o fizyczny odpoczynek, lecz o to wewnętrzne wyciszenie, o spojrzenie sobie samemu w twarz, po 6 dniach uświadomienie sobie skąd i dokąd się zmierza i w jakim kierunku, co jest najważniejsze. Ten 7 dzień w żadnej innej religii nie jest tak obchodzony jak w religii żydowskiej i chrześcijańskiej. I nie wahałbym się powiedzieć, że to prawdziwy dar Boży, który został przyjęty przez prawie cały świat. Świat wprawdzie przyjął go, ale też często niszczył. Sprawił, że słowo niedziela jest puste, bez znaczenia, pozbawione pierwotnej magii i mocy. Dzisiejszy sposób świętowania niedzieli, w czasie której jedni pracują na swych działkach, a inni śpią do południa, inni jeszcze nudzą się, nie wiedząc, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem, doprowadził do tego, że niedziela jest postrzegana jako dzień wolny od pracy, jako dzień nic nie robienia. Wszystko, także i to, co najpiękniejsze i najbardziej wolne, może stać się w ręku człowieka bezsensowne i puste. A dzień wolny, niedziela, to pytanie, co robią, dlaczego to robię i czemu to służy. 6 dni będziesz pracować i wykonywać całą swoją pracę, ale tego 7 przestaniesz, rozprostujesz i przećwiczysz swoje ciało i umysł, zamyślisz się nad sensem istnienia twojej pracy i życia, nad ich mocą. Nie zdeformujesz się, nie zginiesz, nie stracisz swego człowieczeństwa, nie stracisz w sobie dobra i piękna, w które wyposażył cię Bóg dla złudnej wizji szczęścia. Nie możesz stać się narzędziem własnego upadku, nie możesz być tylko specjalistą w wykonywaniu swej funkcji. Dbaj o to, byś był pełnym, całym człowiekiem, a nie tylko profesjonalnym wykonawcą. Człowiek bez pracy może ulec degeneracji, ale bez świętego Dnia Bożego ulegnie deformacji na pewno. Pracuj więc tak, spędzaj swój dzień na takiej aktywności, by dzień odpoczynku był dla ciebie nagrodą i obietnicą czasu i przeżyć, które jeżeli ich nie wykorzystasz teraz, to już nigdy więcej się nie powtórzą. Nie zmarnuj ich.